W zaproszeniu jest napisane, po prostu wejdźcie do lasu, a przyjęcie samo was do siebie zaprowadzi. Widzę dwie dziewczyny same w dzikiej puszczy. Co to? To jest krzak. O, tak. Trochę się boję tego lasu. No bo co się stanie, kiedy zrobi się ciemno? Ktoś nas obserwuje. Drzewa się do mnie zbliżają. Dłużej tego nie wytrzymam. Cupid, nawet jeszcze nie wyszłyśmy poza szkołę. O, cześć dziewczyny. Nie zgadniecie. Mam uwzględnić księżycowe święto lasu w mojej prezentacji. I dlatego dostałam darmowy bilet. Czy ktoś powiedział darmowy bilet? Fable. O, wow. Faktycznie ktoś nas obserwował. Obserwował? Nie, ja tylko tędy przechodziłam i usłyszałam, że moja przyjaciółka Blondie Locks ma podwójne zaproszenie na przyjęcie. W takim razie chodźmy, pora ruszać w drogę. Hej, dziewczyny, możemy już iść. I ciebie zaprosiła Blondie. Tak, Blondie chciała, żeby ją ktoś uczesał. Kto to jest, dziewczyny? To jest Fable. Wzięłybyśmy cię ze sobą, naprawdę, ale nie możemy. No dobrze, w takim razie lepiej już idźcie. Nadrobimy to. Zrobimy razem coś cudownego, kiedy wrócimy. Brzmi świetnie. O ile kiedykolwiek wrócicie. O, dzień dobry, Ceris. Spokojnie, spokojnie. Zastanawiałam się tylko, czy mogłabyś mi dać parę wskazówek? A czemu nie? Powiedzmy, że jestem niedoświadczonym wędrowcem w tych okolicach. Jaki jest najgorszy i najbardziej przerażający błąd, jaki mogłabym popełnić? No, na przykład to. Po prawej stronie jest zaczarowany las, a po lewej czarny las. Największym błędem, jaki mogłabyś popełnić, byłaby wędrówka przez czarny las. W każdym razie muszę lecieć. Zaczekaj, przecież powiedziałaś... Ach, nieważne. Jak się pozbyć małych wróżek, zmienić znaki dla dwóch wróżek. Ścieżka powinna się zaraz rozgałęzić. I teraz pójdziemy, zgodnie z tym drogowskazem, prosto do zaczarowanego lasu. Nie do końca wygląda jak zaczarowany. Chodźcie, dziewczyny, nie możemy się spóźnić. Nie powinnyśmy już być na miejscu? Czuję się, jakbyśmy szły parę godzin. Okropnie tu ciemno. Nawet nie wiem, która jest pora dnia lub nocy. Wiem, która jest pora. Pora coś zjeść. Umieram z głodu. O, jestem ekspertką, jeśli chodzi o znajdowanie jedzenia w lesie. Właściwie to znam pewne miejsce w pobliżu. Chodźcie za mną. Ta-da! To piernikowa chatka. Czarująco. Chodźcie, dziewczyny. Po prostu odłamcie sobie dowolny kawałek. Ohyda, ta chatka jest brudna. Zobaczymy, co jest w środku. O, to jest pyszne. Hej, dziewczyny, znajdźcie sobie swoją piernikową chatkę. Witajcie w barze z mrożonymi jogurtami panny Muffet. Są bardzo smaczne. Siadajcie i odprężcie się. Chciałem im tylko powiedzieć o darmowym dostępie do sieci. Nie martwcie się. Dobrze znam rodzinę, która tutaj mieszka. I wiem, że mnie uwielbiają. Halo? To Blondie Locks. Co mamy robić? Po prostu ją zignorujmy. Może zaraz sobie pójdzie. Pewnie nie ma ich w domu. Witaj, Blondie Locks. Co za niespodzianka. Myślę, że powinnyśmy już iść. Było nam bardzo miło was wszystkich poznać. Co wy opowiadacie? Moje przyjaciółki są bardzo głodne. Nie zostało wam przypadkiem trochę ciepłej owsianki? O, oczywiście, że tak. Przecież zawsze mamy owsiankę. I poczęstowanie nią dziewczyny, która włamała się do naszego domu, to jak sądzę, podstawa gościnności. Mam już tego dość! Wystarczy, że zepsuła moje łóżko! Złamała moje krzesło! Nie zniosę tego dłużej! Wynocha! 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 Wynocha stąd! Ojej, to było dziwne. Trzeba było zostawić pogaduszki mnie. Mówię wam, te niedźwiadki naprawdę mnie kochają!
Właśnie trwają warsztaty z cyklu Dama w opałach. Moje drogie damy, kiedy ratuje was przystojny książę, zadbajcie o wygląd. No, no pewnie. Już widzę, jak się będę martwić o fryzurę, kiedy zechce mnie pożreć smok. No wiesz, ale... Ten ryk może się zmienić w ognisty oddech smoka na waszym karku, jeśli nie będziecie uważać. Więc w ramach samoobrony powinnyśmy wyglądać na biedne i bezbronne? Zasada 23. Dama oczekuje elementu zaskoczenia o każdej porze. O, znakomita odpowiedź, darling. Jak zawsze szóstka. Dzisiaj naszym gościem będzie starszy brat darling, Daring Charming. Jej, Daring. Darling? O, bądź tak miła i pójdź po brata. Ależ oczywiście. Co ona robi? Miała znaleźć bohatera tej opowieści. Być może właśnie to zrobiła. Uratuj mnie! Albo cokolwiek. Serio? Będzie z tego sprawdzian? Smok ze zwichrowanych wzgórz właśnie po nas idzie! To piąty stopień zagrożenia smoczego! Nasz bohater przybył! Darek? Jaki on czarujący. Jesteś godny swego imienia, Daring. Hej, co to ma znaczyć? O, co tym razem zrobiłem? Hej, Darling, to się zdarza coraz częściej i kompletnie nie wiem dlaczego. Ciesz się, że jesteś damą, siostrzyczko. Widzisz, jaki jest ciężki los bohaterów? O, biedactwo. Klasa zwolniona. Cedar, masz może jakieś wieści od dziewczyn, odkąd wyruszyły na przyjęcie? Właśnie wróciłam z lasu. Nie martw się, tato. Zapewniam cię, że Blondie, Lox i jej przyjaciółki szybko do nas nie wrócą. Tak jest, synku. Blondie? Dlaczego miałaby wchodzić do Czarnego Lasu? To dziwne, bo wiem, że poszła do Zaczarowanego Lasu z Ashlyn, Poppy i Cupid. Dziewczyny weszły do złego lasu. Pewnie wybrały niewłaściwą ścieżkę. Musimy je szybko znaleźć i im pomóc. Do dzieła! Jak długo zamierzacie czekać na Babę Jagę? Powinna się zaraz zjawić, więc musimy być cierpliwi i myśleć pozytywnie. Myślę pozytywnie, ale mam dość czekania. Nie ma czasu do stracenia. Jak to dokładnie działa? Wow! Gabinet Baby Jagi naprzód! Hej, to jest o wiele łatwiejsze niż myślałam. Najmocniej przepraszam. Jeszcze się uczę. To lekcja próbna. Zwolnij! Skręć w prawo! Lewo, 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 lewo! Nareszcie! Zaklęcie mi nie wyszło i byłam uwięziona w tej butelce całą noc. Raven Queen, czy mi się wydaje, czy prowadziłaś tę chatkę bez mojego pozwolenia? Cóż ja... Znakomicie! Może kiedyś poddasz się swojej ciemnej stronie, a to było na dobry początek. Zrobiłam to, bo nasze przyjaciółki zgubiły się w czarnym lesie. Musimy im pomóc. I wszystko jasne. Trzymajcie się. Ruszamy na wyprawę do Czarnego Lasu.
ładnym zamszonym piękiem. Zwą mnie Gizluidget, leśny skrzat, i szczęście twoje jest ogromne, żeś mnie napotkała na tej oto drodze. Jesteś Gizluidget, co? Osobiście zaprowadzę wasze cztery szanowne osoby na tajemnicze przyjęcie, którego szukacie. Chodźcie za mną! Czeka was ogromna niespodzianka. Cześć dziewczyny, impreza, 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 czy jakoś tak. To chyba nie to przyjęcie, prawda? Nazywam się Bigelwago, a to jest moje bagno. Jesteście gośćmi na moim przyjęciu. Czary mary, rzucam zaklęcie wiary. Teraz musicie tu zostać przez najbliższe 100 lat. Zaraz, co? Dlaczego nam to zrobiłeś? Nikt nigdy nie zaprasza mnie na żadne przyjęcia, więc urządziłem imprezę konkurencyjną do Święta Lasu. A teraz rozkazuję wam się bawić. Nie możesz zmuszać ludzi do zabawy. Nic dziwnego, że nie bywasz zapraszany, skoro jesteś taki nieprzyjemny. Jeśli chcesz, żeby cię zapraszano na imprezy, to musisz zmienić swoje zachowanie. I przy okazji mógłbyś też zadbać o wygląd. Blondie, moja torba. Jak zupełnie inny troll. Miałbyś ochotę pójść na Święto Lasu zamiast mnie? Zaraz, zrobiłabyś to dla mnie? Pewnie. Nawet odstąpiłabym swoje miejsce Fable, gdyby nie była taka nachalna. Nigdy w życiu nikt nie był dla mnie taki miły. Cofam zaklęcie! Ruszajmy w drogę do zaczarowanego lasu! Jedyną osobą, która została na lodzie, jesteś ty. Coś słodkiego z rana. Nie wolno tego zjadać! Kuzynie! Ta dzięciach Brethaus ją piekła! U nie! Jej matka cukierkami próbowała zwabić twą mamę i mego ojca, by ich schrupać! Teraz zguba czeka nas! Nie będę. Błagam! Nie zjecie ich tylko z powodu historii o Jasi i Małgosi? Wow! Są ponadprzeciętnie czarostyczne. Dzięki! To przecież Ginger Brethaus! Nie wierzę. Oni myślą, że chcesz podążać w ślad swej historii. To straszne. Ja po prostu chcę piec wszystkim pyszne ciasteczka, ale nawet Gaz i Helga Kramp nie chcą ich jeść. Niektórzy zwyczajnie boją się próbować nowych rzeczy. Ale może trzeba ich trochę przekonać. Nie wierzę, to sam ptyś Smakłowicz! Czarkowalski mistrz kuchni! Dostałem luster maila, że w waszej szkole jest specjalistka od wypieków. Muszę ich spróbować! No to zapraszamy. Uważaj na te wypieki! Ona je piecze, ażeby zwabić cię ku strasznej zgubie! Trudno, swoją bajkę przeżywa się tylko raz. To jest po prostu nie z tego królestwa. Hej, chcesz piec dla mojej restauracji? No pewnie! Widzicie? Ginger chce się dzielić swoimi wypiekami. Dzięki. Mogę się doczekać wyjścia na wybieg w twojej czarustycznej kreacji, Ashlyn. Musimy się pospieszyć. Przecież znacie moją historię. Robi się raczej nieciekawie, kiedy wybija 12. Myślałam, że chodziło o północ. Wiem, ale ja jestem poranną królewną. Cześć, Ashlyn! Moje przyrodnie siostry.
Cześć, co tam? No proszę, proszę! Najpierw masz chłopaka w tajemnicy. A teraz jeszcze masz tajny pokaz mody? Royals by się tak nie zachował. Jeśli chcecie, możecie zostać i obejrzeć. Nie przyszłyśmy, żeby oglądać. Będziemy twoimi modelkami. Chyba nie sądziłaś, że twoje przyjaciółki się do tego nadają, siostrzyczko. Planowałyśmy pokaz od tygodni. Nie możesz im go tak oddać. Przeznaczenie każe mi to cierpliwie przeczekać. I co ja mogę zrobić? Wiecie, że nie potrafię kłamać. Te sukienki są po prostu czarewelacyjne. Dzięki! Użyłyśmy je zupełnie same. A ten cały pokaz to nasz pomysł! Dość z tego. Przecież tak dalej być nie może. Twoje przeznaczenie każe ci to przeczekać, prawda? Tak. O, chyba już rozumiem. Może powinnyśmy poczekać i zobaczyć, co się stanie, kiedy wybije 12. Co się tutaj wyrabia? Kto jest za to wszystko odpowiedzialny? Te dwie mówiły, że to był ich pomysł. Pewnie myślisz, że jesteś bardzo sprytna, co, Ashlyn? Cóż, takie buty. Dziękuję. O nie! Gdzie jest Carmel? Kim jesteś? Nie pracujesz tutaj. Lepiej skup się na sobie, blondasku. Mnie tu nie ma. Hejka! Nie jesteś przypadkiem Fable Thorn, przewodnicząca Charlie Derek Ever After High? Jakim cudem pracujesz za ladą? Wcale nie pracuję! Tylko zakradłam się tu, żeby powęszyć, rozejrzeć się. Rozumiemy się? Ale dlaczego? No nie wiem. Może dlatego, że moja mama jest złą wróżką? Tą, która nie została zaproszona na imprezę śpiącej królewny? Więc rzuciła na małą słodką dziecinę klątwę stuletniego snu. Po prostu chcę wypełnić swoje przeznaczenie najstraszniejszej wróżki świata. Co ty na to, przystojniaku? Pomożesz dziewczynie? Przystojniaku? O nie. Będę zaszczycony, jeśli zechcesz mojej pomocy, niewiasto! O nie! O, dzień dobry, mały przyjacielu. Zaproszenie? Ciekawe od kogo? Pragniemy zaprosić Ashlyn Elle wraz z osobą towarzyszącą na księżycowe święto lasu dziś wieczorem. Księżycowe święto? To jedno z najbardziej ekskluzywnych przyjęć w krainie. Tylko zaproszeni znają szczegóły. Napisano, że mogę kogoś ze sobą zabrać. Chciałabyś ze mną pójść? No pewnie, że tak, ale dzisiaj jest otwarcie kina Multichar i obiecałam Daringowi, że pójdziemy na jakiś seans. Ale na pewno znajdziesz kogoś chętnego. Ludzie daliby wszystko za pójście z tobą na księżycowe święto lasu. Nadeszła pora, by zepsuć największą imprezę w krainie baśni. Księżycowe święto lasu? Oto twoja duża pseudokawa z karmelową papką i bitą pianą. Na koszt firmy. O, i jakbyś nie wiedziała, od zawsze moim największym marzeniem było pójście na księżycowe święto lasu. No wiesz... Miałem nadzieję, że zaprosisz mnie. Zaraz, skoro ty jesteś tutaj, to... Chciałam kawę na pobudzenie, a nie na pobrudzenie. Nie, te też nie. Te też się nie nadają. A księżycowe święto lasu już dzisiaj. Jak mam pójść do zaczarowanego lasu na najważniejszą imprezę roku, skoro nie znalazłam idealnych butów? Oh, jaki piękny, szklany, wysoki kozak. Klasyczny, ale nie banalny. To dobry wybór. Pasuje do ciebie. Ale czy wszystko okej? Wyglądasz na zdenerwowaną. Chyba się trochę zestresowałam. Każdy chciałby pójść ze mną na przyjęcie. I nie wiem, kogo powinnam zaprosić. Chętnie bym ci towarzyszył, ale obiecałem chłopakom, że pójdziemy dzisiaj na jakiś horror do kina Multichar. Dzisiaj będziesz sam! Skąd się tu w ogóle wziąłeś z parą? Byłem tu, byłem tam, już nie ma mnie! Spokojnie, Ashlyn. Wybierzesz odpowiednią towarzyszkę. Będziesz się świetnie bawić, zapewniam cię. Do zobaczenia później, skarbie. Ashlyn!
akurat cię szukałem. Niech zgadnę dlaczego. Chcesz pójść ze mną na leśne przyjęcie? Co? Nie, zawsze na tej imprezie czuję się jakoś tak nieswojo. Jest tam tak dużo lasu i wszyscy się bawią. Nie mogę znaleźć Cupid. Widziałaś ją? Niestety nie. A sprawdzałeś w kawiarni? O, racja, dzięki. O, Cupid! Koniecznie muszę cię o coś spytać. Tylko widzisz, to dosyć osobiste pytanie i trochę się denerwuję i... Wydaje mi się, że w takich sytuacjach najlepiej jest po prostu znaleźć odwagę i powiedzieć wprost. Okej. Poszłabyś ze mną do kina dziś wieczorem? Pewnie. Z przyjemnością. Może o 8? Świetnie! To do zobaczenia! Będziesz sama! Już druga! Te buty są piękne. Cupid! Tutaj jesteś. Przynajmniej ty mnie widzisz. Jak rozmawiałam z Dexterem, to miałam wrażenie, że stałam się niewidzialna. Tak mi przykro. Ale pocieszę cię. Uważam, że to ty powinnaś pójść ze mną na księżycowe święto. Co ty na to? Wiesz co, Ashlyn? Chyba przyda mi się przerwa od tych problemów sercowych. Świetnie. Poszukajmy dla ciebie jakichś nowych butów. A więc chcesz herbatę i chrupiącą ciabatę, ale pomyliłam ciastka z herbatnikami i półmiski z podstawkami. Halo, Raven! Przepraszam, wyłączyłam się na chwilę. Chodzi o to, że Dexter w końcu zaprosił mnie na randkę i chciałabym, żeby to spotkanie było... Idealne? W takim razie musisz zasięgnąć porady specjalistki. Oh, wreszcie to zrobiłem. Zaprosiłem Raven na randkę. O, oh, co ja zrobiłem? Problemy sercowe, braciszku? Blondie! Dziękuję, że przyszłaś. Wiem, że przygotowujesz się do swojej prezentacji. O tak! Będzie o sztuce dekorowania babeczek. Mam nadzieję, że pójdzie mi idealnie. O, przepraszam! Cześć! Czyżbym czuła aromat babeczki? Powiedz mi, przykro mi, skarbie, ale już tu nie pracuję. Pa, pa! Rety, ale bezczelna! W każdym razie chodzi o to, że idę dzisiaj wieczorem na randkę z Dexterem. Wow! Te babeczki są w sam raz! Poproszę babeczkę! Co powiedziałaś? Że idę dzisiaj na randkę i... Na randkę? No dobrze, udawajmy, że ja to on, a ty to ty. Ale ja jestem mną. Widzę cię i mówię... O, wow, cześć, Raven! Wyglądasz... po prostu czarująco! Zawahałaś się przez chwilę. Co ze mną nie tak? To będzie kompletna katastrofa! Posłuchaj mnie uważnie, braciszku, jesteś z rodu Charmingów. Olśnisz ją swoim powalającym uśmiechem. Okej, spróbuję. Serio? I zdradzę ci też tajny sekret. Musisz być bardzo wybredna. Na przykład, ten chłopak z tyłu jest za śmieszny. Ten chłopak ma za głęboki przedziałek na lewo. Tamten za głośno przeżuwa jedzenie, a ten ma dziwną czapkę. Po tym, jak zastosujesz swój obłędny uśmiech, nie musisz się specjalnie wysilać. Po prostu bądź fajny, wysoki, przystojny, lubiany i wyglądaj tak, żeby powalić ją z nóg. Jednym słowem, bądź mną. To bez sensu. Ten jest zbyt skryty, ten zbyt leworęczny, ten ma za duże stopy, Blondie. Ten jest za cichy, ten jest Blondie. Za cichy, a ona niesie babeczki! Babeczkę! Babeczkę! Blondie! O nie! Tak, straciłaś kontrolę nad swoimi czarami. Ale spójrz, nic złego się nie stało. Ta babeczkowa sukienka świetnie sprawdzi się podczas mojej prezentacji. Jestem pewna, że twoja randka będzie idealna. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different ending. So